Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Tego roku minęło 10 lat od śmierci pani Marii Wolnej, pani, której portret tutaj właśnie się znajduje. Pani, która była wielką dobrodziejką do naszego muzeum, ponieważ w roku 1996 przekazała do naszych zbiorów całą spuściznę artystyczną po Ignacym Pinkasie, po swoim ojczynie. Było to około 200 obrazów, dwie takie litografii, Wilno i Kraków, ponad 500 rysunków. Różne pamiątki osobiste, wśród nich ten słynny list marszałka Piłsudskiego do artysty, oryginalny list Rydza Śmigłego, moc fotografii, różnych wydawnictw, katalogów. I w tym roku postanowiliśmy jakby przypomnieć malarstwo Ignacego Pinkasa, chociaż się pochwalę, że już kilkanaście wystaw od roku 1996, aż do czasu do obecnego roku już było zorganizowane w różnych miastach polskich. I przy okazji tutaj powiem, że jest tutaj miły gość, który sądzę, że zabierze później głos i troszeczkę przypomni i panią Marię Wolną, i Ignacego Pinkasa, który stara się, pan, który się stara o to, aby pamięć o artyście i o pani Marii Wolnej, tej wielkiej ofiarodawczyni, osoby, która na trwałe się zapisała tutaj w historii miasta Jasła. Wiecie państwo, w jaki sposób? Po pierwsze, że jest honorową obywatelką miasta Jasła, pani Maria Wolna, to jest jedno. Jest, została, z naszej inicjatywy, to tak też trochę się chwalę, ale wyróżniona odznaką zasłużony działacz kultury. A Rada Miejska Jasła jeszcze przed śmiercią pani Marii Wolnej kilka miesięcy wcześniej, w jesieni roku 2003, w jednej z ulic w Jaśle nadała imię Ignacego Pinkasa. Także artysta, który się urodził w Jaśle w roku 1888, już jest na trwale wpisany w historii miasta Jasła. Ja się rozgadałem. Kolega trochę więcej opowie o samym artyście, o wystawie, zresztą pan Mariusz dobierał obrazy, zresztą dobrał takie obrazy, które nieczęsto są pokazywane na naszych wystawach, raczej mniejsze, takie trochę nieskończone, wybrał różnego rodzaju pamiątki. Po raz pierwszy wybrał wiele rysunków, szkiców, które były przygotowane przez artystę, zanim wziął do ręki pędzel i zaczął malować. Także to jest takie nowum w naszej wystawie. I oczywiście będę bardzo wdzięczny, jeśli państwo zabierzecie głos, o coś zapytacie, a pan, który temu bliski jest i artysta, i pani Maria Wolna, że parę słów nam tutaj powie. Także ja bardzo serdecznie dziękuję, żeście państwo ten upalne popołudnie od jednej zajrzeć, a sobie przyszli do muzeum i oddaję głos panu Mariuszowi. Muzeum Regionalne w Jaśle przygotowało dla zwiedzających wystawę poświęconą twórczości Ignacego Pinkasa. Jest to urodzony w Jaśle w 1888 roku artysta, malarz, uczeń Jacka Malczewskiego i Stanisława Wielnickiego. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. No niestety studia przerwały wybuch I wojny światowej. Ignacy Pinkas, jako osoba mocno zaangażowana w rynek niepodległościowy, porzucił studia i wstąpił do Legionów. Przeszedł z nimi cały szlak bojowy od początku, od 14 roku aż do roku 17. Później był w Polskim Korpusie Posiłkowym, a w roku 1919 wraz z generałem Żeligowskim udał się do Wilna jako rysownik przy Armii Polskiej. Ten wyjazd był dla niego bardzo taki znamienny w skutki. Po pierwsze, zakochał się w tym mieście, kilkakrotnie do Wilna wracał. Malował głównie architekturę i ludzi, którzy to Wilno zamieszkiwali. Ten wyjazd miał również dla niego takie znaczenie osobiste. Tam poznał przyszłą swoją żonę, panią Marię Kazanowicz. Ignacy Pinkas jako malarz był człowiekiem wszechstronnym. Proszę pamiętać o tym, że wiele osób kończyło Akademię Sztuk Pięknych, on jej nie skończył, bo on już na Akademii nie wrócił.
ale rozpoczął taką samodzielną drogę artystyczną. Utrzymywał pracownię w Krakowie, utrzymywał modelki, utrzymywał modeli, którzy po prostu pozowali mu do różnych obrazów. No i jako artysta musiał się utrzymać, a więc malował to, co po prostu zamawiali u niego ludzie. U mnie były to portrety i widoki miasta Krakowa, jak również innych miast. No dzięki temu, że część tych obrazów została w rodzinie, przetrwała szczęśliwie II wojnę światową. W roku 1996 jego pasierbica, pani Maria Wolny, przekazała nam kolekcję ponad 200 jego prac, szkicowniki, rysunki, dokumenty, fotografie. To wszystko, co ukazuje jego życie i twórczość. Jest to olbrzymi dar i ta wystawa jest zorganizowana w 10. rocznicę śmierci pani Marii. Tutaj należy dodać, że pani Maria po przekazaniu tej spuścizny po artyście przez kilka lat sukcesywnie powiększała tą kolekcję, dokupując w desach krakowskich u osób prywatnych obrazy, które później przekazywała naszemu muzeum. Także w tej chwili jesteśmy w posiadaniu największej kolekcji prac Ignacego Picassa w Polsce. Znaczy, nie jesteśmy w stanie dzisiaj stwierdzić, ile obrazów Picassa jest na świecie. No, my mamy ponad 200 jego prac, tego dokumenty. Na pewno są jego obrazy w muzeach krakowskich, warszawskich, w Bielsku-Białej. Wiele instytucji państwowych, bo wiemy, że na przykład na wyposażeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są jego obrazy. Nie wiem, w jaki sposób się tam dostały, ale posiadałem takie swoje kolekcje. No i bardzo dużo obrazów jest u osób prywatnych. No co jakiś czas udaje nam się taki obraz gdzieś odnaleźć, czasem kupić. Na tej wystawie również prezentujemy jeden z obrazów, który udało nam się zakupić w ostatnim roku. W ogóle Ignacy Picass jako osoba taka bardzo patriotyczna, no, był zakochany w osobie marszałka, to był jego idol polityczny i kiedy udał się do Wilna, stworzył serię obrazów, które później dedykował marszałkowi, przekazał mu i one zawisły w słoiku domu pana marszałka. Zachowały się fotografie z okresu międzywojennego, ukazujące wnętrze Sulejówka z obrazami Ignacego Picassa. No niestety te obrazy uległy rozproszeniu. Natomiast z satysfakcją muszę stwierdzić, że szkice do nich znajdują się w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Również podarował marszałkowi tekę litografii Wilna. Wiadomo, że marszałek z Wilnem był bardzo związany. W związku z tym, no, bardzo sobie tą twórczość cenił. W Skorach Jasińskiego Muzeum jest list, którym Józef Piłsudski dziękuje Ignacemu Picassowi za przekazane obrazy. No, pytała pani, ile tych obrazów jest. No, na przykład problemem jest odnalezienie całej wystawy poświęconej o tematyce legionowej, którą Picass wystawił w Krakowie po zakończeniu I wojny światowej. Całą tą wystawę zakupił Hrabia Miedzielski, a później przekazał jako swój dar do kolekcji Wawelskiej. I w czasie II wojny światowej cała ta kolekcja, my sukcesywnie staramy się tę kolekcję powiększać, no, głównie poprzez zakupy. No, ciężko znaleźć takich opowiadawców jak pani Maria Wolna, a więc staramy się po prostu szukać obrazów Picassa. Nie zawsze nas po prostu na to stać, bo są to rzeczy stosunkowo wartościowe, ale tak jak mówię, co roku udaje nam się przynajmniej jeden obraz Ignacego Picassa kupić. A poza tym, zgodnie z testamentem pani Marii, organizujemy wystawy, które popularyzują postać Ignacego Picassa nie tylko w Muzeum w Jaśle, ale również w innych muzeach na terenie Polski, a udało nam się również taką wystawę urządzić na przykład na Słowacji, w Trebiszowie. No chciałbym tutaj, przepraszam, jeszcze skorzystam z okazji, zaprosić wszystkich mieszkańców miasta Jasła i tych, którzy oglądają ten ciekawy program, aby odwiedzili nasze muzeum i zapoznali się z tym przyszłym Ignacego Picassa.